Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie mnie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, z pyrki złomu. Nie mnie, nie zrozumie pan. 85 osób zgłosiło się do tegorocznej edycji muzycznej części konkursu Music Dance, organizowanego od 26 lat przez Kozienicki Dom Kultury. Przesłuchania odbyły się w czwartek 9 maja. Uczestnicy to tradycyjni mieszkańcy powiatów kozienickiego, radomskiego, lipskiego i zwoleńskiego. Dodatkowo w tym roku do konkursu zaproszono również dzieci i młodzież z powiatów białobrzeskiego i grójeckiego. Wszystkich przybyłych powitała Aleksandra Sitnik z KDK, a konkurs poprowadziła Agnieszka Krynicka. W pierwszej części prezentowali się instrumentaliści. Były występy z wiolonczelą, skrzypcami, gitarą czy instrumentami perkusyjnymi, ale przeważały wykonania na pianinie. Po instrumentalistach na scenie pojawili się soliści, duety i zespoły wokalne. Dominowały piosenki w języku polskim, ale zdarzały się również utwory anglojęzyczne. Występy uczestników w 4 kategoriach wiekowych i 3 kategoriach muzycznych oceniało 3-osobowe jury. Muzycy z Radomia Andrzej Przybylski i Jerzy Skwarek oraz Wojciech Sałek, dziennikarz muzyczny w Radiu Plus Radom. Komisja brała pod uwagę walory głosowe, technikę wykonania, dobór repertuaru, muzykalność, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne. Jury ma duży zgryz, ponieważ musimy wybrać, a nie jest łatwo. Ale bardzo dobrze, to lepiej mieć ten problem niż na przykład, gdyby był odwrotnie problem, że nie ma z czego wybrać. Zapytaliśmy jurora o to, jakie błędy najczęściej popełniali uczestnicy. Byli i tacy mali wykonawcy, ale już bardzo dojrzali. Była taka dojrzała młodzież. Ja tylko może bym zwrócił uwagę na to, że trzeba wybierać piosenkę, która pasuje do wieku. Bo na przykład były takie utwory, które śpiewali młodzi ludzie, ci starsi, i to były takie tematy dorosłe w tych piosenkach. A jeżeli na przykład dzieciaczek wyszedł, który miał 8 lat i śpiewał o jakichś problemach dorosłych, trochę był taki chyba zgrzyt, a więc lepiej wybierać takie piosenki, które pasują do wieku. Jurorzy przyznali łącznie 6 wyróżnień. Wśród instrumentalistów pierwsze miejsce w kategorii 10-12 lat zajęła Natalia Kosmowska ze Zwolenia i była to jedyna nagroda w części instrumentalnej. Więcej nagród komisja przyznała uczestnikom śpiewającym. Wśród duetów i zespołów wokalnych w wieku 13-15 lat pierwsze miejsce otrzymał zespół z PSP w Brzuzie w składzie Michał Bielenda, Nikodem Woźniak i Emila Olszewska. W kategorii duety i zespoły 16-19 lat pierwsze miejsce zajął duży zespół wokalny ze Skaryszewa. Wśród solistów w wieku 6-9 lat pierwsze miejsce komisja przyznała Lenie Krzemińskiej z Ciechlina, a w kategorii 10-12 lat Natalii Kosmowskiej ze Zwolenia. Duża konkurencja była w kategorii 13-15 lat. Tutaj pierwsze miejsce zajęli ex aequo Julia Michalska z Lipska i Oliwier Dębiński reprezentujący Kozienicki Dom Kultury. W najstarszej kategorii wiekowej 16-19 lat pierwszym miejscem podzieliły się Patrycja Wołos z Kozienickiego Domu Kultury i Jolanta Szymczyk z Radomia. Osoby te zobaczymy i usłyszymy w KDK jeszcze raz w czasie koncertu laureatów, który odbędzie się 30 maja o godzinie 13. Będzie on w całości rejestrowany przez naszą telewizję i emitowany na naszej antenie oraz na kanale YouTube.
Będzie to też okazja do wręczenia nagród dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. W czasie przesłuchań wszyscy uczestnicy otrzymywali dyplomy z podziękowaniami i buton.